Cóż, jest cała plaża zajęta. No sakra. Wiedziałem, że jest dużo ludzi, ale nie spodziewałem się, że jest aż tak dużo ludzi. Cały dzień nic nie jesz, idziesz spać i dopiero możesz zjeść coś następnego dnia, więc jest to około 30-36 godzin taka głodówka. Idziemy przetestować jakąś nową restaurację. Jeszcze nigdy w niej nie byliśmy. Powiem ci, że to wygląda. Pięknie to wygląda. O, ale pięknie też wygląda. No i wszystkie kraby są już w domu. Szczęśliwe. Co to za kłótnie? Co? Co to za kłótnie? No, no tylko ja mówiłam do mamy, że nie zrobiłam zadania jednego, bo zapomniałam. A mama mówi, jednego zadania nie zrobiłaś, a przed chwilą nie robiłam. I polecam wam takie paluszki. Emi, a chyba nie pokazywaliśmy jeszcze twojego drzewa kompetencji. Ja cię, nie wiem właśnie, czy już pokazywałem to drzewo, czy już nie pokazywałem. Może w Polsce, ale nie wiem. Nie wiem, ale tutaj chyba nie pokazywałem. Takie drzewo kompetencji to, co Emma musi się nauczyć od 1 do 3 w szkole, w klasie. Już mam zrobione 36 listków. A ile jest wszystkich? 80 i resztę. Aha. Na 3 lata, no dobra. A co dzisiaj jemy? Co dzisiaj jemy na śniadanie? Jakieś coś. Warzywa? Z tuńczykiem i z jajkiem. No dobra. Dzisiaj mamy, o tu wiaderko jeszcze po krabach. Kraby na szczęście już sobie pływają w morzu, wolne. Mamo, taki mocny smak, że... Tak? Aż dziwnie. Kupiliśmy właśnie dzisiaj jeszcze taką oliwę sobie, żeby pododawać do jakichś tam dań, do takich sałatek. Extra virgin. Takie coś i takie coś. Ale to jest na szczęście nie słodkie. No. Bo w Tajlandii do dużej ilości rzeczy dodają cukier. No właśnie, a tutaj na szczęście kupiliśmy nie dodali. Kupiliśmy kiedyś chipsy, które miały być słone, o smaku garlika. No i smakowały z garlikiem i z cukrem. Chyba masz coś na nosie brudnego. O, a tutaj moja porcyjka. Wygląda pięknie. Salat rollsy. Tutaj jakieś jajeczko widać. No, pięknie to wygląda, pięknie. Sosiki. Ej! I jeszcze papajka na deser. No, piękne śniadanie. Jakie zdrowe. Nie sobie więcej. Tylko każdemu taką samą łyżkę nakładaj. Nie wiem, na razie nakładaj każdemu tyle samo. No i jeszcze lody na deser. A takie lody. Gra przyniósł. Gra, no. Targidy. Ale będą dobre. Cała paczka ma 700 kalorii. Tutaj nie ma jakiegoś koloru. Tego jest, nie wiem. To miał być dla taty, że tego... No właśnie. Co, całą paczkę rozpracujemy? No, chyba te 700 kalorii, nie wiem. Ale dzieląc na 3, to jest Emma. Ja chcę podzielić. Hmm. To 50 kalorii? Nie. Nie wiem. Około 230. Lecz 3 razy. Jeden posiłek. 3 razy 230, to masz 690. A to ma ile? Mówiłaś? 700. No to 233. I górę. Raz. I dwa. Prosta sprawa. Ugnij nogę, na której stoisz, kolanie. Wysuń biodra do tyłu. Dobrze. Świetnie. O jacie, jaki ten dzień był dzisiaj bardzo krótki. Patrzcie się, dopiero co się obudziliśmy, a tu nagle już słońce zaszło. Ja pierniczę, już nie ma słońca, to już tylko lampka świeci, a słońca nie ma. Co się stało dzisiaj z tym dniem? Ktoś wie? Emma, możesz powiedzieć, co się stało dzisiaj z tym dniem, że już się skończył, a jeszcze się nie zaczął? Nie wiem. Nie wiesz. Dorota, ty wiesz? Dorota. Zaczął się i skończył, no. A, zaczął się i skończył. No tak po prostu dzisiaj już słońce tak szybko, tak o... I już zaszło. Coś się pali. Chyba trzeba po straż pożarną zadzwonić. Nie wiem co to, ale coś się pali. Dzwonimy po straż. Kurde, w tym momencie muszę zadać to jakże ważne pytanie. Musicie dać nam znać w komentarzach, które filmy lubicie bardziej. Czy te, które kręcimy za dnia, czy te, które kręcimy, kiedy robi się ciemno. Dajcie znać w komentarzach. Cholera, ale ruchliwa ulica. No, patrzcie się, co tu się dzieje. Co jest? O, sklep otwarty. Czekaj, uważaj Emma. No, sklep otwarty, ale w sklepie jest tylko lodówka. W sklepie jest tylko lodówka z kolą, wodą, piwkiem. No i w sumie tyle. To jest cały sklep. No i koniec sklepu. A, i kamera jakaś taka. Też taką kiedyś miałem. Ogólnie to jest godzina dopiero 18:30. Idziemy na jakąś kolację, a na mieście taki ruch. No patrzcie się, jaki ruch. Bardzo duży ruch. A tutaj jest jeszcze tylko taki sklep z takimi obrazami. Tu ostatnio był piękny obraz, ale oprócz tego, że był tu taki jeden piękny obraz, no, to był też taki obraz z kotkiem, Emma, nie? Ale nie z tym kotkiem w rękawiczkach, tylko z takim innym kotkiem. I pytaliśmy się, ile mniej więcej taki obraz kosztuje.
ile kosztował? 1500 batów, tak? 1500 batów, czyli około 180 zł. Ale pani powiedziała, że może zrobić nam discount. I kosztowałby pewnie, nie wiem, 150 zł za taki obraz, jak tego kotka przed chwilą widzieliście. Śmieszne są te takie budynki jak ten, które są takie bardzo wąskie. Być może teraz na waszym ekranie nie widać, jaki ten budynek jest naprawdę wąski, ale on jest naprawdę wąski, śmieszny i właśnie dużo takich budynków w Tajlandii jest. Idziemy do takiej restauracji, mamy określony cel i idziemy do takiej restauracji, która nazywa się, za chwilę wam powiem jak, znajduje się blisko hotelu Heritage, a tu jest jeszcze taki Maven Peak. No, taki królewski hotel, pięknie wygląda. W środku też ma takie królewskie. W środku też ma takie królewskie, Dorota mówi. Pokoje, jak wygląda. No ciekawe, ciekawe. Zmierzamy pieszo do tej restauracji i pokażemy wam, co tam będzie. Na pewno będzie bardzo smacznie. Tego jesteśmy pewni, bo już raz zamawialiśmy z tej restauracji, ale na wynos. A dzisiaj idziemy po prostu zjeść na miejscu. Teraz właśnie jeszcze przechodzimy obok takiego hotelu The Lunar Patong. Bardzo taki klimatyczny hotel, bardzo w takim tajskim stylu, egzotycznym stylu, przy którym są ładnie palmy, takie ładne światła i w ogóle. Nie wiem, nie mieszkaliśmy w tym hotelu, ale wygląda bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. The Lunar, możecie sobie poszukać pokoi w tym hotelu. Tak, wielka walka, wielka walka. O, ale bije. O, ale masz szała. Tomorrow night, Thursday night. 9 PM, o 9 wieczorem. Tu takie kokosy, jeszcze lody po drodze. Co tu się dzieje? A ci co? Nie wiem co, przypomnienie tamtych czy co? Tamci walczą, ci jadą, a tutaj jedzą. Tonight? A co dzisiaj jest? Tonight? Tomorrow? Thank you. To dzisiaj coś, jutro coś. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? To jest bardzo głośno. Nie wiem. Dobra, dajcie te lody, bo te lody były dobre. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem, że siedzimy, bo bardzo leje, siedzimy w środku w tej restauracji, czyli number 6, a i teraz jest high season i w ogóle duży ruch. Nam się udało usiąść w środku, było miejsce, coś tam udało nam się uciec przed deszczem, schować przed deszczem, a w high seasonie są ogólnie to duże korki, kolejki i w ogóle przed restauracją, to patrzcie, ile ludzi czeka w kolejce, żeby usiąść w tej restauracji. Restauracja jest pełna, a tyle ludzi czeka w kolejce. W tej restauracji naprawdę nie ma jakichś super wybitnych dań. To nie jest jakaś najlepsza restauracja na Patong, czy w Tajlandii, czy coś tam, ale ludzi przychodzi do tej restauracji naprawdę bardzo dużo. Dlaczego? Nie wiem. Co prawda, są dobre posiłki tutaj, można kupić coś tutaj naprawdę dobrego, w dość dobrej cenie, ale żeby aż tak, żeby tworzyły się kolejki przed restauracją, to uważam, że są one troszkę bezzasadne. Ale krzyczą. Patong Beach, Phuket, Thailand. To jest Bangla Road. My w dalszym ciągu idziemy coś zjeść. Nie możemy dojść, ale na szczęście jesteśmy już bardzo blisko restauracji, do której zmierzamy. Właśnie kolęda się skończyła. Emma tak ładnie tańczyła do kolędy. No ale cóż zrobić? Będzie zaraz następna. Bo święta już tuż. Phuket Dental. Tutaj trzeba skręcić w lewo i iść do końca i dojdziemy do naszej restauracji. Trochę tam ciemno na końcu, ale to tam musi być. Robi się coraz ciemniej, robi się coraz dalej od głównej ulicy i zaczyna się robić coraz lepiej. Takich właśnie restauracji trzeba szukać. Oh my gosh, w naszej restauracji nie ma nikogo. Jest tylko grab. No ale właśnie my też znaleźliśmy ją dzięki grabowi. Jaka zaniedbana restauracja, ale właśnie tutaj jest naprawdę dobre jedzenie. Emma, jak ci się wydaje, jak będzie smakował twój kotlet? Pierwszy raz tu jadę. Nie, chyba nie pierwszy raz, drugi. Raz miałeś tylko, znaczy pierwszy raz jesteśmy tutaj dokładnie w restauracji, ale raz zamawialiśmy dzięki tym panom, dzięki tej firmie Grab. Panowie tutaj przyjeżdżają, zabierają zamówienia składane przez aplikację i przywożą do domu. Tak to się dzieje, wiesz? Dlatego jedliśmy stąd. Ty zamawiałaś jej wtedy kurczaka? Tego, tak? Aha. Water, yes, cold water. One water, yes. Ostatnio zamawialiśmy właśnie stąd Penang. No, wygląda bardzo ładnie. I tak jak był, tak jak na zdjęciu, tak samo wyglądał w rzeczywistości. Ja dzisiaj takiego właśnie Penanga zamówiłem.
i kosztuje 90 batów. Czyli ja jakieś... zamówiłam takie coś tylko z chickenem. No, tylko z kurczakiem. To jest chicken, to jest chyba... To jest chyba świnka, no. To jest chyba świnka, a ty zamówiłeś z chickenem, no. Z kurczakiem, z bambusem, no. Zobaczymy właśnie, jak to będzie smakować. No i Emka zamówiła sobie takiego kotlecika. Kotlecika jakiegoś tam schabowego. Był ten kotlet. Chciałam pokazać, że jeszcze musimy sprawdzić, czy w restauracji przez Graba jest taniej niż w samej restauracji, bo w takim miejscu to jest drogo. No właśnie, to co widzimy tutaj w tym menu, to jest dość drogo. Myślimy, że to jest tak pod turystów trochę i wydaje nam się, że na Grabie jest trochę taniej. No zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie fakt. O, już idzie pierwsze danie. Dziękuję. To jest ten kotlet Emki. A, to jest ten kotlet Emki. No. Zaraz zobaczymy w rzeczywistości. No właśnie, zaraz zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości, ale mój penang przyszedł bardzo ładny. Zabieram się za jedzenie. Penang jest naprawdę bardzo dobry. Pamiętajcie, im bardziej obskurna restauracja, tym lepsze dania. Jeszcze bardzo pięknie pachnie. Mm, bardzo pięknie pachnie. Bardzo dobry. Jojojojojoj. Tutaj był tam taki pyszny kotlet. No. Jest nawet większy. Tam miałeś tylko jeden, masz dwa. Wielkie danie, ale Emi, masz wielki posiłek. Tak samo. No wygląda nawet lepiej niż na zdjęciu, powiem ci. Mój penang jest tylko troszeczkę za mało ostry, dlatego dodaję sobie jeszcze takie papryczki, bo są przepyszne i wtedy ta ostrość jest idealna, bo pani tak trochę nam zrobiła za bardzo po europejsku, za mało ostre, a my potrzebujemy już dużo ostre. No i wjechało ostatnie danie, wygląda pięknie, Wszystkie dania wyglądają bardzo ładnie. No trzeba się wcisnąć, aż w końcu wejść za tymi, o za tym, teraz. Tutaj takie coś, a my idziemy do 7-Eleven jeszcze po coś słodkiego, jeszcze coś dojemy dzisiaj. Przeprowadzonych statystyk, zrobionych zapisków stwierdzamy z tych naszych obliczeń wszystkich, że bardzo mało Polaków jest obecnie na Phuket. Chciałem się powiedzieć, że bardzo dużo jest Rosjanów i Hindusów. No więc widzicie, no wszystko na to wskazuje, że Polaków jest bardzo mało, no także no przylatujcie, no dlaczego nie chcecie przylecieć na Phuket, tu jest fajnie, no. Piękne parki, piękne te ptaki, plaża, morze, palmy, słońce, piaski, wszystko za darmo. Tutaj nigdzie nie ma żadnych biletów wstępu, można chodzić sobie tyle, ile się tylko ma ochotę. Ja chciałam się tylko powiedzieć, że jak macie mało pieniędzy, to możecie sobie w Tajlandii pomnożyć, bo tutaj ja jak miałam tam poniżej 1000 złotych, to tutaj mam aż 6000. A skąd? No, z polskich pieniędzy, które są wymieniane na tajskie, jest ich więcej. A, no tak, no jest ich... No właśnie. Jak macie mało pieniędzy, przylećcie do Tajlandii i weźcie sobie te pieniądze. Będziecie mieć dużo więcej. Jedno zero więcej. Nawet więcej. Jest 20:30, a ci ludzie dalej tutaj pracują. No, dokładnie. Sznurki do drzew przywiązane i takie pieni. Taką ustawę to nie bym mogła mieć w domu. Mogłabyś mieć taką w domu? Ha? A. Tato musiałby ci najpierw taką zrobić. Potrzebny jest sznurek, dwa drzewa i trzecie do ścięcia. No i jeszcze ostatni rzut na Patong Beach i na piękne palmy, które tutaj są, ale tylko tutaj z północnej strony plaży. Tu jest bardzo przyjemnie, tutaj jest naprawdę bardzo rajsko, egzotycznie, bo na południowej części jest troszkę brudno i nie ma takich pięknych palm, nie ma takich pięknych widoków i nie ma takiej pięknej, czystej wody, jak jest tutaj na północy. Ale fajne miejsce, żeby sobie posiedzieć. I ostatnie 50 schodów, jesteśmy w domu.
zostawcie łapkę w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Udałaś radę?